Cześć widzowie, oczywiście za kamery, jak to zawsze, Jagoda. Hej. Jagoda, co tak mało intensywnie? Powiedz tak, hej, a nie jakoś, ej. Jagoda? Nie chcę mówić. Nie chcesz mówić? Oczywiście Jagoda się nie będzie dzisiaj pokazywała, bo dzisiaj mam dla was odcinek, którego na moim kanale w sumie jeszcze nie było. Czyli taki, że zagram sobie w Bed Warsy. W Minecrafta, ale to nie będzie tak, że wiecie, że będzie to na OBS-ie. Bo tak jak wam mówiłem, oczywiście w... Boże, jak to się nazywa, Jagoda? Ostatnim filmie? No, w odcinku... dlaczego nie ma filmów z Minecrafta, wam opowiedziałem, dlaczego nie mogę na OBS-ie, więc się nie będę już powtarzał. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to wejdźcie sobie na mój kanał i sobie go po prostu włączcie. Jakby oczywiście chcieli. Tak. A więc widzowie, tutaj mamy oczywiście, tutaj Minecrafta, ale to nie będzie taki zwyczajny odcinek z Bed Warsów, tylko mam taki challenge, który w sumie na dużej ilości kanałów jest bardzo popularny, ale ja też to chciałem nakręcić. Jest to odcinek, w którym jak zginę na Bed Warsach, to zmieniam myszkę. I myszki, które będę używał w dzisiejszym filmie, pokaż tu pięknie, ładnie, Jagoda, myszeczki, jest to, jedną na razie. Frivolix V9. Znaczy w sumie nie wiem, czy ta myszka się tak dokładnie nazywa, ale zobaczcie, jakie ma piękne podświetlenie, takie jasne. Napiszcie w komentarzach jeszcze, jak ta myszka wam się podoba. Bo tutaj mam ogólnie napisane Frivolix, no pewnie nie widzicie, ale tutaj jest. I V9. To V9 kiedyś, to jest, V9 to już widzicie na pewno. Kiedyś ona była moja, ale teraz jest. Tak, kiedyś Jagody była, ale już nie jest, teraz już jest moja. Sprzedałam ją za 10 zł. 10 zł, no to nie jest dobra. Ale dobra, nie w tym rzecz. Kolejną myszką jest dobrze wam znany Bloody A70. Jest to naprawdę bardzo dobra myszka do Minecrafta. I jest ogólnie moją najlepszą myszką. Mają nią nawet w sumie trzech moich kolegów, ale dobra, to nie o tym rzecz. I naprawdę ta myszka jest świetna. I oczywiście przedpokazałem wam ostatniej myszki. Jak widzicie, cyk, widzicie, ruszam tą myszką i kursor się porusza, pokaż, kursor się porusza, ruszam Bloodym, Jagoda, pokaż Bloodiego pokaż, ruszam Bloodym i kursor również się porusza, bo myszki są już podpięte i tak, i ostatnią myszką jest Logitech M100, tak się nazywa, Logitech M100, to jest ogólnie moja pierwsza myszka, na której grałem ogólnie w Minecrafta i tak dalej. No, na komputerze robiłem jakieś rzeczy, teraz oczywiście używam Bloodiego. Tych dwóch myszek niezbyt używam, ale stwierdziłem, że użyję, bo to są ogólnie myszki, które właśnie mam najczęściej. Jagoda wam to jeszcze pokazuje. Więc nie przedłużając, widzimy się na Bed Warsach. I ogólnie to jestem już tutaj na Bed Warsach. Tutaj jestem ja, siema ja. I właśnie Jagoda będzie wam to pokazywać. Możesz też pokazywać mnie trochę, jak będziesz chciała. To jestem ja, ale... Właśnie, Oskar, pokaż... Ten wulkan. Tak, właśnie, ja wam w ogóle pokażę, widzowie, bo to jest taka moja nowa rzecz, bo to jest woda, widzowie. Słuchaj, pijcie wodę, widzowie, bo jest lato, jest lipiec i wodę trzeba pić. Polecam z Kubusiem. Z Kubusiem polecamy wodę. No super, dobra. A więc wracając do rzeczy, to jest taka lampka, która jest animowana, pewnie wiele osób ją zna, ale to nieważne. Pokażę wam, Patrzcie, w jaki super sposób ona działa. Takie kuleczki się z tego wulkanu robią. To jest naprawdę super, widzowie. Dobra, więc tak działa ta lampka. To jest Minecraft. No, tutaj jest oczywiście Minecraft, oczywiście Bed Warsy. I pierwsza myszka, na jakiej będę grał, pokaż tu pięknie jego na myszkę. Jest to Frivolix V9. To jest pierwsza myszka, na której będę grał. I będziemy szli właśnie tak, że Frivolix, Bloody i Logitech na końcu, bo one tak są tutaj poukładane. Tak jak powiem, myszki są podłączone, więc już wszystkie działają, więc nie muszę się z tym cackać. Więc dobra, pokazuję tego na szybko Minecraftcika. I lecimy na... Widzowie, na duo czy na solo? Nie, no solo, no. Żeby... Solo! Solowe, no nie, no 1v1 to nie. Byłoby trochę dla mnie za łatwo, więc dobra. Okej, a więc widzimy się, kiedy Bed Warsy już się rozpoczną. Okej, widzowie, 3, 2, 1. Jakim kolorem jesteśmy? Jesteśmy tymi złotymi. Więc bardzo fajnie. To jesteśmy złotymi, więc jesteśmy bogaci, więc mam nadzieję, że... w ogóle zobaczcie, widzowie, jak ta myszka fajnie idzie, tylko klikuje, Pokaż, widzisz, pokazujesz jego na myszkę? Widzicie, widzowie, jak ta myszka fajnie idzie, tylko klikuje, a butterfly'uje jeszcze lepiej, No nie.
Bloody. No do Bloody'ego jeszcze dojdziemy. O, już mam w ogóle tyle żelaza, więc kupimy sobie tutaj szybko Endstone'a i obudujemy nim sobie... Co ja robię? Obudujemy nim sobie wyrko, tak? Jak go da? Obudujemy nim wyrko. Jest dobra. A to lecimy dalej, Kupuję sobie tutaj kamienny miecz, troszeczkę bloczków. No, kurczę, nie mogę sobie... Ja tak dawno na tej myszce nie grałem, że naprawdę mogę mieć z nią lekkie problemy, więc do speed bridge'ujmy się teraz tam. O, pięknie, ładnie się do speed bridge'ujemy. O, jak ci się podoba ten speed bridge? No, fajnie. Też byś taki chciała mieć, co? No. Ty, ale nie ma morskich tak w ogóle, więc możemy pójść w sumie do ich bazy. I dzięki temu nie będziemy mieli aż takich problemów. Słuchajcie, gdybyście chcieli zainstalować Minecrafta, to oczywiście możecie, tylko trochę drożej kosztuje. Nie, no na takiej jednej stronie Instant Gaming niedrogo kosztuje go, nie? Ale dobra, nie mówimy teraz o Minecrafcie, a Minecrafta przecież pewnie wszyscy wiedzą jak kupić, więc co tu mówić dużo o Minecrafcie. Kupujemy... Słyszałem Fireball Jump. O, ty jeden. No chodź, chodź. Dobra, jestem tu ciekawy sobie. Dobra, Fireball Jumpik zrobiony, więc wracamy sobie teraz do mnie i ile mam tutaj rzeczy? Dobra, kupię sobie może dwa, albo nie, kupię sobie żelazny miecz, kupię sobie Fireballa i trochę więcej bloków. Oczywiście trochę bloków muszę odłożyć do Ender Chesta, to jest Ender Chest, gdzie ty gdzieś z Karo poszedł, nie wiadomo gdzie. Jeszcze półtorej staka sobie odłożę i dobrze. A i słuchajcie, wpadajcie na kanał do naszej mamy. No właśnie, jeszcze taka dał... poczekaj. A nie, dobra. Myślałem, że tam, wiecie, że ktoś się dobiebuje. Ale nie, więc jest bardzo dobrze. O, mam Fireballa, więc tak szczerze mogę się... O nie, bo ja potrzebuję dwóch Fireballi. Dobra, to musimy iść sobie... Dobra, słuchajcie, bo ja idę sobie po piciu, okej? Okay? Po picie? No dobra, to zrobimy tutaj pauzę. Okej. Okay. Już się Goda wróciła, więc lecimy dalej z rozgryweczką. Szybko tutaj widzowie zrobimy sobie Fireball. O! Dawaj. O, dobrze! Zabiłem go widzowie, dobra. A i zostawcie łapkę i subika. Właśnie, bo żeśmy o tym nie powiedzieli. Ja Goda, ej serio, powiedzieliśmy to czy nie? O kurczę, nie, nie powiedzieliśmy. Ja mam mało serduszek, nie podoba mi się to widzowie. Bardzo mi się to nie podoba, jak mi się to... Nie podoba mi się to widzowie, bardzo mi się to nie podoba. Że mam mało tego wszystkiego. W ogóle mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Goda, słychać mnie w ogóle dobrze? Chyba słychać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo nie chciałbym... Przekonamy się na oglądaniu tego. Właśnie, jak... Myślę, że będzie wszystko działało, a więc dobra, gdzie ja poszedłem? Nie, tutaj poszedłem. Skarro, co ty robisz? Skariano, bambano, ty jeden, ty. Dobra, a więc... Słyszę... Różowy. Widzę różowego. A, różowy jest tam, więc dobra. Widzowie, to chyba będzie czas na zmianę myszki zaraz, bo on mnie chyba zaraz zaciupie. Ała. Dobra, buduje się patryfla. No nie, 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 nie. No kurczę, no nie, 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 nie! Dobra, widzowie, zmieniamy myszkę bez gadania. O, i widzimy się na kolejnej arence. Dobra, widzowie, jesteśmy na kolejnej arence. Tym razem jestem żółtym. Dobra, zbieramy sobie trochę tutaj rzeczy. Teraz jesteśmy na Bloodim, więc możemy mieć trochę większe szanse. Szybko tu sobie łóżeczko buduję terakotą. Dobra, tutaj... Piciu! Nie, co piciu pokazuje? Chcesz się napić piciu? Piciu, widzowie. Pamiętajcie, pijcie dużo wody. Ale tak szczerze, mam takie, widzowie, odczucie, że jak trzymałem wcześniej tego Frivolixa, to tego Bloody'ego trzymam się o wiele inaczej. Tak szczerze, naprawdę. Jak to da? To jest po prostu tragiczne. A, i w ogóle od razu wam powiem, widzowie, że niektórzy mówią, że na Bloody nie da się w ogóle jedynie klikować. Pokażę go do Bloody'ego. Zobaczcie. Ja normalnie na tym blogiem gdzie klikuję, ja nie rozumiem... A i słuchajcie, jak już zrobiliście 15 łapek w górę i 100 wyświetleń, to ja założę kanał. Nie, widzowie nie zrobię, nie mam mowy.
Zrabiał, zobaczymy. Jak ona mi raz powiedziała, że na sama kanału nie chce, więc ten był pierwszy go dał. Nie, nie powiedziałam. Ale ten speed bridge mi idzie normalnie, kurczę. Dobra, jesteśmy widzowie na diamentach. Więc zaraz będziemy tutaj śmigali sobie po MC. Przebuduje się już tak, niech będzie. Jagoda, no pokazuj Minecrafta, a nie gdzieś tam, bo widzowie nie będą potem wiedzieli, co widzą. Czy to jest Minecraft, czy to jest jakiś room tour mojego stanowiska. Jagoda, coś tam pokazujesz. Ale nam to widać. Dobra, tu się jeszcze przebuduje do góry. Okej, okay. Dobra, jesteśmy na kolejnych. Więc dobra, widzowie, teraz wracamy sobie szybciutko do bazy. Została ostatnia myszka, jak Oskar zginie, to koniec. Nie, no przecież będziemy go zmienić, potem znowu wrócimy do Free Volixa. O kurde, o ty gościu. Ej, on miał dosłownie 0 HP. To nie miało sensu, ale dobra, niech będzie. Nie, jeszcze ręka boli. Ręka cię boli? No ale widzowie chcieli kolejny odcinek. Słuchaj, możesz sobie zawsze zmienić rękę. Musisz, wiesz. No tak. No, zmień sobie rękę, niech ta ci druga odpocznie. Chociaż chyba widzowie widzą, dobra. Imo bambu. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Ej, fireball jump, stąd nie no. Fireball stąd nie wyjdzie, nie? Dobra, muszę kupić TNT szybko. I się dostanę do tego... TNT jumpa zrobił. Dobra. TNT stawiam. Dobra, zniszczyłem łóżko. Dobra. Podbudowałem się widzowie do góry. Teraz muszę poczekać na o nie, on chyba Fireballa sobie kupi, kurde. Widzowie, czy to będzie kolejna zmiana myszki? Czy nie? Nie. A TNT sobie kupił, dobra. Jezu, jak go wydupiło. Kurde. Co? Nie mów, brzydkie słowo. Ale to nie jest brzydkie słowo. Wydupiło! Ciebie wydupiło? Ej, czemu to jest dziura? Ej, co jest? Czemu to jest dziura, widzowie? Zakryję szybko. O, to jest dziura, what? Ej, na takie fajne momenty będę przybliżać. Fajne momenty przybliżać? No. Dobra, widzowie, kupujesz po Fireballa. Dobra, mam 3 Fireballe, więc Fireball jump. No. Ej, no ale to było niesprawiedliwe, dobra. Widzowie, zmieniamy teraz na... Jezus, wszystko mi się zaplątało. Zmieniamy teraz na Logitech szybciutko. Dobra, więc widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, widzowie. Jesteśmy już w ostatniej arence i zobaczymy, czy będziemy przed nią zmienić myszkę, czy nie. Jesteśmy teraz oczywiście na tym Logitechu M100, żeby nie było. Ta myszka naprawdę bardzo fajnie butterflyuje, moim zdaniem. Bardzo też dobrze... Czekajcie, widzowie, ja zapalę światło, okej? Okay? No dobrze, to proszę włączyć światło. Kurde. Co, nie możesz wyłączyć? Tak. Widzowie, coś się chyba zlagło. Dobra, widzowie, już wszystko działa. Czerwony. Szybko, 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 zabijamy go. Nie. No nie. Dobra. Widzowie, zmieniamy znowu na Free Volixa. I to jest ostatni. A, no tak, już zwinąłem. Nie zauważyłem. Tak więc widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Naprawdę walka była zacięta. Była zacięta, naprawdę. Jak widzicie, ja sobie radzę strasznie słabo na tym kokskracie. Niby, że butterflyuje, o. To naprawdę jest słabo. Więc zanim jeszcze widzowie skończymy, to chciałbym wam trochę może opowiedzieć o moim stanowisku. Jak opowiem trochę o stanowisku? Okej. A więc tak widzowie, moje stanowisko... Koksuj tą butelkę, kupuś. Ale gdzieś trzeba pić wodę. No to postaw ją na podłodze, no, bo nie będzie widać, game over. Ale ja muszę się napić. A co tak się na mnie widzowie patrzycie? No trzeba się napić, no. Oj, widzowie, naprawdę. Nie rób widzą smak. Wy to byście samą kolę pili, to na pewno. O, albo Pepsi. Max zero cukru. No właśnie, no jakby dobra. Naszą pipi. Dobra. A więc również wam trochę opowiem o myszkach, no bo wiecie, no jakby... Trzeba trochę o myszkach powiedzieć. No to co jego, od czego zaczynamy? Od myszek czy od rzeczy, które są w tym pokoju? A myszek, jest łapie. Dobra, a więc zaczniemy od tak naprawdę tego Logitecha, który jest moim zdaniem najstarszą myszką. Więc w ogóle to, czekajcie widzowie, wyłączę tego Minecrafta. O, to swoje piciu. Dobra, niech będzie po prostu tutaj.
No i dobra. A więc widzowie, jeżeli chodzi o tego Logitecha, to tak jak wam wcześniej mówiłem, jest to moja pierwsza myszka. O, dobra, to może lepiej konkretnie tego Minecrafta wyłączę, dobra. O, w ogóle widzowie, patrzcie, no jest to oczywiście moja ulubiona tapeta od Bloody'ego, no bo jakby musi być rączka Bloody'ego. Znaczy logo Bloody'ego. Widzowie, jakby no musi być trochę. Dobra, wracając do tematu. Ten Logitech to była, tak jak wam mówiłem, moja pierwsza myszka, na której w ogóle korzystałem z komputera. Tak wychodzi na niej Butterfly, tak wychodzi na niej Jitter, znaczy jak się ją tak trzyma, o, jak się ją tak kładzie. To, dobra, bo zaraz sobie komputer rozwalę. Dobra, to Jitter wychodzi na niej całkiem dobrze. Tak naprawdę ja nie sprawdzam, ile ona ma CPS-ów, ale... No właśnie ja z tym drag clickiem mam straszne problemy. Jakby chcę zrobić drag clicka, o, nie mogę, dobra. Nie będę tu takiej rzeczy robił, więc okej. Okay. Niech będzie w ten sposób. W ogóle może wyłączę ten komputer, żeby mógł wam pokazać wszystkie sposoby klikania, więc dobra, poczekajcie chwilkę. Poczekajcie, aż wyłączę komputer. Dobra, a więc widzowie, komputer już wyłączony, niestety myszki nie świecą, no ale no git. I tak po prostu są myszki, więc tyle. Więc widzowie, nie ma co tu dużo mówić o tym Logitechu, bo z tego Logitecha jeszcze korzysta Jegoda, trochę mama i tak dalej, ale i na końcu ja. Jak coś to... tą myszkę. Dobra, Jagoda, no ja miałem powiedzieć to, ale dobra, no. Dobra, no to ta myszka będzie jako kolejna, Bloody'ego stawiam na końcu, więc dobra, już wam Jagoda pierwszy raz nie powiedziała, więc spoko. Kończąc sprawę tego Logitecha, jeżeli chodzi o ten scroll, bo jeszcze wam widzowie trochę powiem o tym, co w ogóle nie odczuwam w tych trzech myszkach, więc film może troszeczkę potrwać, ale moim zdaniem spoko. Ogólnie tą grę w Minecrafta powinien zostać na samym początku, no ale widzowie, no trochę nie było Minecrafta, więc no... Czego się śmiejesz? Co się śmiejesz? Jak rozumiesz? No nie rób takich rzeczy! Egoda, dobra. Dobra widzowie, to chyba było już tyle, jeżeli chodzi o tego Logitecha, więc połóżmy to sobie tutaj. No, przestań go pokazywać, no dobra. Teraz czas na Frivolixa O9. Tak jak wam wcześniej mówiłem, ja w ogóle nie wiem, czy on się tak nazywa, ale ja tak go nazywam, bo ma tutaj napisane Frivolix, tutaj ma napisane V9, więc po prostu go nazywam Frivolixem V9. Jeżeli wiecie, jak ta myszka się nazywa, możecie mi napisać w komentarzu i będę wtedy wiedział na 100%, jak się do niej zwracać. A więc tak, jeżeli chodzi o tą myszkę, to tak jak wam Jagoda wcześniej powiedział, no, dostałem ją od Mikołaja na święta. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem ogólnie, co to jest Butterfly, co to jest drag click i tak dalej, więc ja po prostu szukałem jakiejkolwiek gamingowej myszki. I po prostu taka mi się przytrafiła za bardzo fajną cenę, 80 zł. I naprawdę jest, mam bardzo fajny scroll, jeżeli chodzi o scroll, to bardzo płynnie on chodzi. A ja dostałam konie od Mikołaja, ale nieprawdziwe spokojnie. No nie, no to jest po prostu, ona uwielbia zabawkowe konie. Pewnie na swoim kanale będzie pokazywała same konie, no bo jakby... No. Czemu ty mnie poziomo kamerujesz? No, lubię. O, bo lubię. Dobra, Jagoda, no myszki pokazujemy! Dobra, to zaraz tą myszkę rozwalę i będzie nie fajnie. A więc dobra, jeżeli chodzi o Butterfly, to wychodzi dosyć średnio, bo te przyciski nie są zbyt szerokie, no ale ogólnie da się go zrobić. Ej, minęło już 18 minut. No 18 minut, no ale no spoko, bo chcę pokazać trochę widzom. Dobra, a więc jeżeli chodzi o drag clicka, to... No to znowu nie mogę go zrobić, no ale drag click... O, co ci tam ten głośnik? Jaki głośnik? Tamten. No, żeby głos był, nie? Tak, dobra, a więc no, w sumie to drag click wychodzi na nie całkiem spoko. No, jakby, no nie mówię, że źle, ale to spoko. A jeżeli chodzi o, wiecie, o nią samą, to jest ona dosyć wygodna jak dla mnie. Mam bardzo wygodny kształt. Niestety nie rejestruję podwójnych kliknięć, o. Niestety nie słychać takich rzeczy, jakby na przykład na Bloody'im, o. O, to słychać, ale do tego przejdziemy, spoko, Bloody jeszcze się musimy trochę zostawić. Więc dobra. Dobra, Jagoda, zostaw tego biednego Logitecha, przechodzimy. Dobra, więc chyba to byłoby tyle, jeżeli chodzi o tą myszkę. Ta myszka nie przeżyła jakoś mega długo, ale po prostu jest. I teraz widzowie, chwila, na którą wszyscy czekali. O kurczę, dobra. Lani! Dobra, ja może tą myszkę odłączył. Czekajcie, widzowie, ja tą myszkę może odłączył. I przestań mówić Bloody, bo się przebloodiujesz. Dobra, widzowie, muszę tą myszkę rozplątać, bo jak... Zwykle oczywiście mam wszystko poplątane i tak dalej, widzowie, to po prostu jest niewyobrażalne, jak ja mam wszystko poplątane tutaj. Więc zaraz po prostu mi coś pewnie spadnie, no ale trudno, życie. Życie, nie, widzowie, życie. Dobra, więc myszkę kładziemy sobie tutaj. I teraz widzowie, czas na króla naszego, w sumie w moim domu, czyli Bloody A70. Jeżeli chodzi o tą myszkę, ja nabyłem całkiem niedawno. I naprawdę ta myszka jest bardzo wygodna moim zdaniem.
Ta myszka jest bardzo wygodna. Nie wiem, dlaczego niektórzy mówią, że ona w ogóle nie jest wygodna. Jak dla mnie, jak ją trzymam na ręce, jest ona bardzo wygodna, ma bardzo fajny kształt. Jeżeli chodzi o sensor, to sprawia się, to jest on bardzo fajny. Jeżeli chodzi o tego Logitecha, nie powiedziałem, no ale Logitecha. Jeżeli chodzi o Logitecha, no to tak szczerze, ona sensor ma też bardzo fajny. Nie mówię, że jest jakiś mega fajny, ale jest, no, też nie jest mega zły. Ale wracając do Bloody'ego, jeżeli chodzi o podświetlenie, jest ono bardzo fajne. Jeżeli chodzi o scroll, to też chodzi bardzo przyjemnie. Nie stawia oporu. Przyciski w nim są ciężkie, więc mamy pewność, że nie naciśniemy go przypadkowo i nie zrobimy czegoś głupiego na przykład w Minecrafcie. Jeżeli chodzi o na przykład takie short dragi, które ja czasami sobie robię, chodzą one całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o Butterfly'a, to wychodzi on też bardzo dobrze. A mnie to tak za bardzo to nie fascynuje. A jeżeli, no nie, bo jego też to mnie interesuje. Jeżeli chodzi o Jittera, nie, to też wychodzi on moim zdaniem całkiem fajnie. Nie jakoś idealnie, ale wychodzi on całkiem spoko. I tak, jeżeli chodzi o ogólnie siłę wciskania na tą myszkę, ogólnie to o tej myszce mówię najwięcej, no bo jednak ta myszka jest królem, więc fajnie byłoby najwięcej powiedzieć. To naprawdę ja nie potrzebuję dużo siły, żeby je wcisnąć. O, nie używam żadnej siły i klikam po prostu te przyciski. Nie, po prostu niektórzy, mam wrażenie, że niektórzy nie lubią po prostu tych myszek, no bo mówią oni praktycznie same złe rzeczy, typu, że ona jest niewygodna, że w ogóle nie działa na niej jitter. A ja na przykład normalnie na niej jitter klikuję, nie wiem o co im chodzi. Ogólnie design tej myszki mi się bardzo podoba, takie fajne piorunki ma. No oczywiście popieram, jakość materiału, w której jest zbudowana myszka, nie jest jakaś najlepsza, no bo jakby jak przejeżdżam na przykład po niej paznokciem, to czuć, że te błyskawice nie są jakiejś najlepszej jakości. Co ty robisz? Drag klikujesz? Co ty robisz, Jagoda? Dobra, Jagoda, wracamy do Bloody'ego, bo widzowie chcą wiedzieć. Jeżeli chodzi o Bloody'ego, to ja go nabyłem za około 110 zł. Był to naprawdę mój świetny zakup i jeżeli chodzi na przykład o Rokata, to bym Rokata nie kupił, no bo Rokaty są po pierwsze za drogie, to też myszki jak coś. Nie kupiłbym Rokata, jest po prostu za drogi, a Bloody z racji tego, że jest tani. Oskar, nie mówi się ceny. No co, no widzowie, chcą wiedzieć, ile kosztuje taki Bloody, no bo może chcą też kupić. Jagoda. Nie mówiłem, ile kosztuje Logitech, bo w sumie sam nie pamiętam, ile on kosztuje, ale pewnie około 20 zł, coś takiego może. M100 kosztuje. No Jagoda, no takie Logitech jakie są tanie, no ale dobra. Znowu odchodzimy od tematu, Jagoda. Przecież mi nikt nie będzie subskrybował, jak na co pod tematu będziemy odchodzić. No coś ty. Chyba nie chcesz moich widzów odciągać od subskrypcji. Nie, chyba nie chcesz, naprawdę. Ja będę smutny. Będę smutny. A więc dobra, widzowie, to chyba byłoby już tyle, jeżeli chodzi o Bloody'ego. Naprawdę jest on bardzo fajny. I ma w ogóle kabel w oplocie. To jest bardzo przyjemne w ogóle, bo jakby to jest plus. Ej, no nie wyłączaj jeszcze, no nie skończyliśmy jeszcze odcinka, jeszcze się pożegnać musimy z widzami.